Nie, tylko nie to! Kto mógł zrobić coś takiego? Ludzie we wiosce mówią, że to zły znak, który przynosi pecha. Już teraz wszystko zaczyna układać mi się w jedną całość. Kiedyś poskąpiłem grosze pewnej kobiecie. Powiedziała, że za to rzuci na mnie zły urok i będę miał pecha. Tam takie zabobony. Kto mi to takie mazgrę pomalował? Małe knoty bawią się. Lepiej to zamazać. Później sąsiady będą gadać, że sąsiad stary z wyrol fifaki po polu maluje. Małpy tu byli? No to zobaczymy, co w telewizorze słychać. Masz pecha? Dopadła cię klątwa i twoje życie wisi na włosku, lub jak to woli na włoszczyźnie? Zadzwoń do nas! Poradzimy sobie z nią. A dodatkowo w cenie usługi mamy remont łazienki oraz kładzenie płytek chodnikowych. Już teraz promocja. 199% ceny normalnej usługi. Nikt ci nie zrobi w ch**a, tak jak my. Tam takie zabobony. No i wykrakała będa. Ale niedobra. Jakby się wodę z gnojówki napić, to by była lepsza. Idę wrzucić coś na ząb. Jedyne w życiu, co mi dobrego pozostało, to ta cebula. Ej, durny! Znów się napił, się będzie po podłodze tarzał? Wypadł mi stąd spać do stodoły, bo znów mi potem całą chałupę zapaskudzi. Już! No, na co czekasz? Nie mogę! Taki uparty jesteś? To zaraz zobaczymy! Co ja powiedziałam? Do stodoły wypadł! Już! Spanie w stodole wcale nie jest takie złe. Najgorsze są tylko te pchły i pająki. Kiedyś budzę się rano, jakiś dziwny posmak w ustach, a tam taka tarantula z mordy wyskakuje. Ale i tak lepiej smakowała niż te żarcie wiesi. Nawali tej omasty za 2 kilo, każe jeść, a potem dziwi się, że wzdęcia mam. No, to dobranoc. No, gdzie ten sygnał? Będzie czy nie będzie? O, jest! W chałupie żeś jest? To podejdź no do płota, sprawę mum! Cześć, Wysiek! Cześć! Coś ty taki smutny jak gacie w okresie. Ostatnio, żebym cię takiego smutnego widział. Jak ustawę lustracyjną podpisywali. Wiem, że to zabrzmi jak bełkot szurniętego łosła, ale chyba została rzucona na mnie klątwa. Kiedyś poskąpiłem grosza pewnej kobiecie i przekleła mnie. Wiem, o czym mówisz. Też miał taką sytuację z kobietą. Mówi, daj stówę, albo pożałujesz. No i nie dałem. No i co, rzuciła na ciebie klątwę? Ta, jej Alfons do tej pory mnie gania, jak mnie widzi. To widzę, że ja mam gorzy. Z baburzem się pokłócił, cebulo się zakrztusiłem, flaszkę zbiłem. Tam, przypadek.
Przypadek to był, jak mój brat się urodził i lekarz, jak odcinał pompowinę, to pomylił się i co innego mu odciął. Ale ty nie masz brata, tylko siostrę. Od tamtego przypadku tak. Dam ci namiar na takiego specjalistę. Dasz mu stówkę, kilogram szynki czy czegoś tam innego bezglutenowego i cię wyleczy. Kilogram szynki za odczarowanie? Skąd ja kilogram szynki teraz wezmę, jak świnie jeszcze nie podrosły? Chyba, że zrobi tak jak kiedyś, jak miałem chęć na galaretę, a prosiaki jeszcze małe byli, to ujebali mi jedno kopyto i daliśmy je kule, żeby z nimi zajwaniała. Dobra, ziomek, to dzięki za radę. To ja lecę. Cześć! Cześć! Nara! Klątwa w dzisiejszych czasach. Jeszcze rozumiem, kiedyś, jak ludzie byli małpami i skakali po drzewach, no to wtedy wierzyli w czary i takie tam inne, ale teraz, w dzisiejszych czasach... Prześpię się z tym. I co? Nie chciało się dać biednej kobiecie grosza. Mówiłam, że rzucę na ciebie zły urok. Teraz do końca życia, zanim nie umrzesz, będziesz słuchał Disco Polo. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie. Tak! Nie, błagam! Tylko nie Disco Polo! O Jezu, ale koszmar. A może to nie był koszmar? Oj, chyba pora udać się do tego specjalisty. Ło, aż śniegi stopnieli z tego wszystkiego. Panie księciuniu, kobita taka urok na mnie rzuciła. Od tamtej pory pecha cały czas mam. Byście odczarowali ode mnie ten zły urok, co? Odwróć, Tasie. Panie, to taki lekarz z pana? Chce gałęziami po grzbiecie trzepać, to se pan babę w chałupie możesz. To tak na zaś, jakby was laksa złapała. Aha, na co z tym urokiem? Daj ta jej ten grosz i będzie tam mieli spokój. Ło, wielkie mi odkrycie. Dobra, jak tak mówisz, to tak spróbuję zrobić. To na razie... A pieniądze? Reszty nie trzeba. O, młodzieńcze! Perfumy, papieroski może? Co? Jakie perfumy? Jakie papieroski? Jak baba mi tu jeszcze niedawno wróżby robiła. To ty nic, poniu, pamiętam cię. Słuchajcie, babuniu, dam już wam tego grosza. No tylko odczyńcie ode mnie te złe uroki, co? No to będzie trudne. To co baba jeszcze chce? Odczyniesz z siebie zły urok, jak przez cały dzień... Proszę tylko, żeby nie kazała mi wysiadywać jaj, żeby nie kazała... przez cały dzień wysiądziesz jak kura jajka w środku miasta. Wiedziałem. Proszę, tylko nie to. Na Sołtyce chcę startować. Ludzie, jak się o tym dowiedzą, to mnie na pewno nie wybiorą. To będzie dla mnie całkowita kompromisacja. Albo wysiadujesz, albo uroku nie zdejmę. Dobra, niech będzie. Aby baba odczyniła ten zły urok. Boże, za jaki grzech. Wykluło się tam co? W las! Siema, Wiesiek. No i jak tam te twoje uroki? A wiesz, jakby przeszli, tylko jakoś mnie tak wlędził jak ciurli. Pokaż no mi, może będę wiedział jak ci pomóc. Co? Ściągaj gacie! No dobra.
to ja już wiem, co ci jest. No co takiego? Wierzył chłop w gusła, aż mu dupa uschła.